Wracamy do festiwalu, który został w tym roku odwołany w ostatniej chwili. Wszystko dlatego, że organizator był niewypłacalny. Teraz wysyła do swoich wierzycieli, wśród których są m.in. osoby, które kupiły bilety, pisma z pytaniem, czy zgadzają się na postępowanie restrukturyzacyjne. Deklaruje przy okazji, że kolejna edycja imprezy miałaby się odbyć. Łukasz Kądziołka. Powraca sprawa odwołanego festiwalu. Po 3 miesiącach do osób, które kupiły bilety i nie otrzymały za nie zwrotu pieniędzy, zaczęły trafiać pisma z pytaniem, czy zgadzają się na zaproponowany plan restrukturyzacji. Zgodnie z pismem, organizator chce spłacić swój dług poprzez przyznanie biletu na kolejną edycję wydarzenia, które miałoby się odbyć w Chorzowie w 2024 roku oraz rabatu w wysokości 50% na bilet w 2025 roku. To zdaniem prezesa spółki Festiwal jedyna droga do odzyskania przez niedoszłych uczestników pieniędzy. Próba zorganizowania kolejnej edycji poprzez sprzedaż praw do marki i zaproszenie do współpracy inwestora oraz podmiotu, który będzie miał takie zaplecze finansowe, że powyższa sytuacja się nie zdarzy już nigdy w historii. W historii letnich festiwali Fest zapisał się jako prawdopodobnie największa impreza, która się nie odbyła. Jednak spółka liczy na to, że wierzyciele pozytywnie podejdą do pomysłu restrukturyzacji i zatwierdzą układ. Jednym z wierzycieli jest również Park Śląski. Również czekamy tutaj na wyniki tego postępowania i będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć. Jako Park Śląski jesteśmy oczywiście otwarci na organizację wszelkich imprez, czy to masowych, sportowych, rekreacyjnych. Nie wykluczamy w żaden sposób organizacji festiwalu. Żeby jednak do tego doszło, po pierwsze zagłosować muszą ci, wobec których dług do spłacenia ma Fest. Taki scenariusz może się spełnić. Dłużni do dnia 9 listopada, to mam termin na złożenie wniosku o zatwierdzenie układu, to oczywiście wtedy musi posiadać już komplet dokumentów niezbędnych do przyszłości do zatwierdzenia tego układu. Na samą decyzję sądu festiwal może poczekać długo. Mimo wszystko organizator deklaruje, że jeśli m.in. osoby posiadające bilet na odwołaną edycję zgodzą się na wyjściówkę zamiast pieniędzy, to festiwal zostanie przygotowany na czas.